Gość Radia Oko. A moim i Państwa gościem na 88,5 FM jest Agnieszka Kuchnia-Wołosiewicz, nauczycielka, autorka książek, wierszy, piosenek, redaktor tekstów, absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Komisji Edukacji Narodowej oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Wyższej imienia Bogdana Jańskiego. Współautorka książek, laureatka Częstochowskiego Przeglądu Poetyckiego Zapałki 2021 oraz internetowych konkursów poetyckich. Inicjatorka wydarzeń polonijnych w Wielkiej Brytanii. Jest też administratorem kawiarenki poetyckiej, pierwszej grupy poetyckiej założonej na Facebooku. Na początek naszej rozmowy przedstaw się proszę słuchaczom. Powiedz, gdzie się urodziłaś, gdzie mieszkasz. Opowiedz nam o sobie. Przede wszystkim serdecznie pozdrawiam pana redaktora i wszystkich słuchaczy Radia Oko. Urodziłam się w Krakowie, ale od ponad 6 lat mieszkam w Wielkiej Brytanii, w High Wycombe, czyli takim malowniczym miasteczku położonym na kilku wzgórzach, około 15 mil od granicy z Londynem. Z wykształcenia jestem polonistką, ukończyłam Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, a następnie poszerzałam swoje kwalifikacje zawodowe w różnych kierunkach, zarówno w Polsce, jak i w Anglii. Pracuję w swoim zawodzie, ale też rozwijam się jako dziennikarka, współpracuję od kilku lat na stałe z witryną Kultura na co dzień oraz Polonia 24UK. Moje teksty są też publikowane w innych miejscach, m.in. w polonijnym czasopiśmie internetowym Culture Avenue w USA, a ostatnio, co jest dla mnie wielką radością, ale jednocześnie też dużym wyzwaniem, dołączyłam do zespołu redakcyjnego The London Post, czyli brytyjskiego portalu o charakterze informacyjnym. A piszę też książki i wiersze, ponadto tutaj na emigracji staram się wspierać czy też współorganizować wydarzenia kulturalne. Kiedy poczułaś, że chcesz zajmować się tym, czym się zajmujesz? Jak to się wszystko zaczęło? Jeśli chodzi o bycie nauczycielem, jest to czysty przypadek, ale szczęśliwy, gdyż naprawdę odnajduję się w tej pracy. Natomiast pisanie przyszło troszkę później. Oczywiście jako taka sztuka w moim życiu była obecna niemal od zawsze. Czasem się śmieję, że niemal wychowałam się w domu kultury, ponieważ moja mama była wiele lat kierownikiem takiej placówki w Krakowie. Miałam dzięki temu aktywnie do czynienia z muzyką, tańcem, teatrem i to wszystko we mnie zostało. Natomiast pisanie książek i wierszy przyszło nieco później, właściwie już tutaj na emigracji. Również dziennikarstwo, które tak na poważnie rozwinęło się w czasie pandemii, to już czasy tego mojego wyjazdu do Anglii. Powołałam do życia taki cykl wywiadów na temat działalności artystycznej podczas tego trudnego dla wszystkich czasu, a kiedy ta formuła szczęśliwie się wyczerpała, rozpoczęłam cykl Polskie Talenty w Wielkiej Brytanii, który realizuję od ubiegłorocznych wakacji. Jakie tematy są Ci najbliższe i dlaczego właśnie te? Jeśli chodzi o książki, to mam przygodę z publikacjami o charakterze biograficznym. Jestem współautorką pozycji o pani premier Beacie Szydło, a także o pani prezydentowej Agacie Kornhauser-Dudzie. Ostatnio jednak wraz z Małgosią Jurkowską, z którą już napisałam wcześniej dwie książki, stworzyłyśmy powieść komediowo-romantyczną pod tytułem Czekolada z akcją w Ełku, toczącą się w okresie letnim. Ponieważ zebrała ona dobre recenzje, właśnie w takim kierunku na razie będę podążać. Co do wierszy, często spotykam się z określeniem mojej poezji jako delikatna, kobieca, romantyczna, ale jest też to drugie oblicze, takie mocno refleksyjne, dotyczące wpływu demiurga na nasze życie, czy też obciążenia tego życia przez swego rodzaju fatum, może nawet i takie z dramatów antycznych, którego po prostu nie da się uniknąć. Podobno ostatnio w moich tekstach jest zdecydowanie więcej takiego pazura, jakiegoś sarkazmu, takiego pokazywania świata w krzywym zwierciadle, ale w sposób komediowy. Ogólnie wszystkie te teksty są jakimś tam zapisem moich emocji, efektem tego, co dobrego i złego mnie spotyka, w tym również rejestracja takich relacji międzyludzkich, ale zupełnie dużo naprawdę absolutnie mnie nie dotyczy, a jest tylko zapisem obserwacji świata. O dziennikarstwie wspomniałam już wcześniej, jestem autorką dwóch cykli wywiadów, ale też opisuję od czasu do czasu wybrane wydarzenia kulturalne, a jeżeli chodzi o te wywiady, jeszcze chciałam nadmienić,
to przede wszystkim cieszy mnie to, że mogę pokazywać różnych artystów, tych mniej i bardziej znanych, szczególnie tych mniej znanych. To jest właśnie wspaniałe, że znajdują, że różne takie witryny czy portale internetowe są zainteresowane publikacją tekstów z sylwetkami takich właśnie osób. A czym jest dla Ciebie poezja? Może odpowiem nieco poetycko. Jest powiewem wiatru, kroplą rosy, promieniem słońca, jest radością i smutkiem. Poezja to oddech, poezja to życie. A czy jest ktoś taki, z kim chciałabyś tworzyć duet i coś wspólnego? Bardzo ciekawe pytanie, stworzyć duet. Trafiłeś. A nie chcę zdradzać szczegółów, ale mam za sobą przygodę wokalną i szykują mi się dwa takie maleńkie projekty. Jeden z Remim Juśkiewiczem, bardzo ważną postacią w moim życiu artystycznym tutaj na emigracji, takim trochę mentorem. Mamy przygotowaną piosenkę do słów Aleksa Sławińskiego, ale w moim przekładzie na język hiszpański i chcemy ją wspólnie wykonać. A gdzieś tam późną jesienią szykuje się też taki duecik wokalny mój z Jarosławem Panfilem, wokalistą, artystą musicalowym działającym w Polsce. A oboje jesteśmy ogromnymi fanami Bułata Okudżawy. Jarek brał udział w festiwalu jego imienia, na którym pani Olga Okudżawa zachwyciła się jego wykonaniem Modlitwy. I właśnie ten utwór chcemy nagrać, poczyniliśmy już pierwsze kroki w tym kierunku. A poetycko szykuje się mój duet z Kasią Dominik, taki wspólny, prawie tomik. Łączenie wierszy z muzyką. Jak to odbierasz? Co jest w tym magicznego? Muzyka komponowana jest do twojej twórczości, czy piszesz też pod muzykę? Kiedy wiersz dostaje muzykę, jest to bardzo wzruszająca chwila i ja już później nie bardzo potrafię czytać taki tekst bez niej. Oczywiście sytuacja, kiedy ktoś komponuje do mojego gotowego tekstu, jest niezwykle komfortowa i tak właśnie stało się w przypadku Izy Konar, która nagrała płytę do moich wierszy. Jej premiera miała miejsce w Krakowie przed wakacjami. Płyta nosi tytuł Krople Rosy i serdecznie ją Państwu polecam, a także wszelką inną twórczość Izy. Ona nie zmieniła w moich wierszach ani pół słowa, w żadnym z tekstów. Jest znakomitym muzykiem i świetną wokalistką. Ale co warto podkreślić, myśmy się poznały dzięki innemu muzykowi, wspomnianemu już Remiemu Juśkiewiczowi i jego londyńskiej audycji muzyczno-kulturalnej Remiza. I który jako pierwszy napisał muzykę do mojego wiersza, obecnie już 4 teksty stały się piosenkami w jego repertuarze. Ostatnio też Robert Madziarz, producent i kompozytor, zaprosił mnie do napisania kilku tekstów do gotowej muzyki. I to było naprawdę trudne, ogromne wyzwanie, bowiem zupełnie inny rodzaj pracy. Tutaj rzeczywiście najpierw trzeba nauczyć się melodii, później ja liczę sylaby w każdej frazie, podkładam idealnie pod nie tekst, jeszcze zwracając uwagę na to, aby akcenty dokładnie zgadzały się tak, jak to ma miejsce w języku polskim, żeby nie brzmiało to dziwnie, także wielkie wyzwanie. Tak wiele masz już za sobą, ale pewnie bardzo dużo jeszcze przed sobą. Jakie masz plany? Kiedyś napisałam, że wszystkie moje plany są na literę P. Przeżyć i wtedy miało to bardzo dosłowne znaczenie, teraz na szczęście bardziej metaforyczne. Poczuć, poznać, przekazać, podróżować. Mnóstwo się dzieje, o kilku projektach planowanych już wspomniałam, ale życie ostatnio bardzo miło mnie zaskakuje, dlatego też trudno zgadnąć, co za chwilę będzie się dziać. Nawet przed momentem dostałam propozycję, by zagrać o dziwo dziennikarkę w klipie Rafała Stępczyńskiego, czyli muzyka, wokalisty i kompozytora ze Slału, miejscowości położonej bardzo blisko mojej. Zresztą z Rafałem znamy się osobiście, widzieliśmy się w kilku miejscach na takich artystycznych wydarzeniach. Zdziwiłam się ogromnie, ale to właśnie pokazuje, jak życie może zaskakiwać, jak ciekawe wyzwania przed nami stawia. A dla mnie to będzie z pewnością wspaniała przygoda, jeżeli rzeczywiście zagram tę dziennikarkę. Zupełna nowość.
Nasza rozmowa już powoli dobiega końca. Powiedz naszym słuchaczom, jak i gdzie mogą Cię znaleźć. Jeśli ktoś chciałby porozmawiać, napisać do Ciebie, poczytać to, co piszesz. Jestem aktywna na Facebooku. Wiele informacji o mojej działalności artystycznej i tej twórczej zamieszczam właśnie na swoim profilu. Mam też na Facebooku stronkę Nocne Sny, gdzie zbieram moje wiersze, ale też można je znaleźć w kawiarence poetyckiej, również na Facebooku. Jest to pierwsza poetycka grupa facebookowa i pierwsza, w której ja zaczęłam kiedyś publikować moje teksty i po prostu tak już zostało. Obecnie jestem tam też jednym z adminów. Ponadto mam swojego bloga, można go łatwo znaleźć, wpisując imię i nazwisko w wyszukiwarkę. Mamy też z Gosią Jurkowską taką stronkę poświęconą naszym wspólnym publikacjom. Wystarczy w nazwie też w Google'ach wpisać "warto czytać" i moje lub Gosi nazwisko na pewno coś się pokaże. Oczywiście mam też stronkę na Lubimy Czytać i na polscypisarze.pl. Dodatkowo można też poszukać na YouTubie piosenek Izy Konar do moich tekstów ze wspomnianej płyty Krople Rosy, czyli Moje Tatry, tam są Kraków Zakochanych. Jest jeszcze na pewno jedna piosenka i uciekł mi tytuł Znów Tańczę. Tak, te trzy. Serdecznie zapraszam Państwa w te wszystkie miejsca, a gdyby ktoś miał życzenie się ze mną skontaktować, to można przez Messengera. Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam. A moim i Państwa gościem była Agnieszka Kuchnia-Wołosiewicz. Rozmowę tę możecie znaleźć na naszej stronie www.radiooko.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gość Radia Oko.